Według mnie to jest jedno z najładniejszych i najciekawszych zadań z matury rozszerzonej, ale niestety jest to zadanie trudne. W tym arkuszu to było najtrudniejsze zadanie, które rozwiązało zaledwie 11% maturzystów. Myślę, że winne tutaj jest niezbyt szczęśliwe, ale narzucające się niestety skojarzenie tego zadania z twierdzeniem kosinusów. Sam wpadłem w taką właśnie pułapkę i sporo się napociłem, aby to zadanie rozwiązać. Pokażę to w trzecim podejściu. Tymczasem chcę pokazać rozwiązanie absolutnie najkrótsze, najprostsze, ale to nie znaczy, że łatwo na nie można wpaść. Przyznam się, że dosyć długo wgapiałem się w ten obrazek, zanim przyszedł pomysł do głowy. Widoczny na obrazku kąt beta 2 to po prostu wygodniejszy zapis niezbyt wygodnego symbolu beta drugich, który po prostu tutaj nie bardzo chciał się zmieścić. No i teraz zasadnicze pytanie. Mianowicie, co dorysować do tego trójkąta, aby ułatwić sobie zadanie. Jest taka stara zasada, która bardzo często dobrze działa, mianowicie jak coś się mądrze dorysuje, to zadanie staje się znacznie prostsze. Okazuje się, że wystarczy przedłużyć odcinek AB i z punktu C narysować półprostą równoległą do odcinka EB aż do punktu spotkania z przedłużeniem odcinka AB. Powiedzmy, że tym punktem będzie punkt D. To teraz przyjrzyjmy się temu trójkątowi. Trójkątowi BDC. Tak on tutaj wygląda na trójkąt równoramienny, jakby te kąty były równe. Zobaczmy. Ten kąt, no to przecież my go znamy, to musi być kąt beta 2, a to z tego powodu, że mamy tutaj dwie proste równoległe przecięte trzecią prostą. Nawet mamy na to nazwę, to są kąty naprzemianległe wewnętrzne. To teraz uwaga, tutaj to ja mam kąt 180 stopni minus 2 razy beta 2. Napiszmy to, 180 stopni minus 2 razy beta 2. Tu jest kąt beta 2, no to tutaj musi być również kąt beta 2, bo razem z tym i razem z tym dają 180 stopni. Czyli faktycznie mamy tutaj trójkąt równoramienny, to znaczy, że jeśli z punktu B poprowadzimy odcinek prostopadle na odcinek CD, na podstawę CD, powiedzmy do punktu F, to ten punkt F dzieli odcinek CD na połowy. I teraz z drugiej strony CF do CB to jest kosinus kąta beta 2. Dobrze, to znaczy, że A razy ten kosinus beta 2 to jest długość zarówno odcinka CF, jak i odcinka FD. I to już w zasadzie wystarczy, bo teraz mamy podobieństwo dwóch trójkątów i z tego podobieństwa wyprowadzimy taką właśnie zależność. Chodzi oczywiście o trójkąty ABE i ADC. Mamy wspólny kąt przy wierzchołku A i kąty beta 2. Szybko zapiszmy. Trójkąt ABE jest podobny do dużego trójkąta ADC na mocy cechy kąt, kąt, kąt. No i stąd mamy stosunki, identyczne stosunki odpowiednich boków. X do C w tym małym trójkącie to będzie to samo co odpowiednik x, czyli 2 razy a kosinus beta 2 dzielone do odpowiednik c, to będzie ten odcinek o długości a plus c. No i jest po pomnożeniu przez c obu stron tego równania, dostaniemy, że x jest równe 2 razy a razy c. Już zapiszmy kąt jednak ten, który był oryginalnie w zadaniu, połówka bety. I to dzielimy przez a plus c. Koniec tego, według mnie, najprostszego dowodu. W drugim rozwiązaniu wykorzystamy sprytnie pojęcie pola trójkąta. To rozwiązanie również jest bardzo krótkie, ale nieco bardziej zaawansowane, bo potrzebny będzie wzór na sinus podwojonego kąta. Przede wszystkim pole trójkąta ABC to jest 1 druga, no i nie razy a razy h, tylko 1 druga razy iloczyn długości dwóch boków tego trójkąta, pomnożone jeszcze przez sinus kąta zawartego między tymi bokami. To by dawało 1 druga razy ac razy sinus kąta beta, czyli podwojonego kąta beta 2.
Teraz właśnie korzystamy ze wzoru na sinus podwojonego kąta, co daje dwa razy, więc może od razu skróćmy z jedną drugą. To będzie AC sinus kąta beta 2 pomnożony przez kosinus kąta beta 2. I teraz uwaga, ponownie wyrażamy pole trójkąta ABC, ale tym razem jako sumę pól obu trójkątów, dolnego i górnego. Ten dolny, 1 druga razy C razy X razy sinus kąta beta 2. I do tego dodajemy pole tego górnego trójkąta, więc 1 druga razy X razy A razy sinus również kąta beta 2. Zanim porównamy ze sobą te pola, równe pola, jeszcze warto to jakoś przekształcić. Przede wszystkim zobaczmy, co możemy wyrzucić poza nawias. Jedną drugą na pewno, x na pewno, no i ten sinus. W nawiasie pozostanie c dodać a, czyli alfabetycznie a plus c. To może jedną drugą wyłączmy przed nawias, w nawiasie a plus c za nawiasem mamy razy x i jeszcze razy sinus kąta beta 2. Mamy zatem pole trójkąta ABC wyrażone na dwa sposoby, czyli możemy z tego ułożyć równanie. Zapisujemy zatem 1 druga razy a plus c razy nasz x, który nas interesuje, razy sinus kąta beta 2, co jest równe a razy c razy sinus kąta beta 2, już widać, że zaraz zniknie ten sinus, razy docelowy kosinus kąta beta 2. Tutaj możemy podzielić obie strony tego równania przez niezerowy sinus kąta beta 2. No i dostaniemy równanie, które już praktycznie przekształca się natychmiast do tego równania, bo mnożymy obie strony przez 2 i dzielimy przez sumę a plus c. To daje x równego 2 razy ac razy kosinus kąta beta 2 i to dzielimy przez a plus c. Koniec drugiego rozwiązania. Przechodzimy do najbardziej zawiłego rozwiązania, opartego na twierdzeniu kosinusów. Możemy zastosować wzór kosinusów do tego dużego trójkąta oraz osobno dwa wzory do tych mniejszych trójkątów. Jeśli jednak zastosujemy twierdzenie o dwusiecznej kąta w trójkącie, to możemy skoncentrować się tylko na tych dwóch trójkątach. Najpierw to twierdzenie. Ono mówi tyle, że dwusieczna kąta w trójkącie dzieli przeciwległy bok, przeciwległy do tego kąta, w stosunku takim samym jak ramiona kąta, czyli A do C. A to oznacza, że tutaj możemy przedstawić długość odcinka CE jako A pomnożone przez pewną dodatnią liczbę T i długość odcinka AE to będzie C pomnożone przez tę samą liczbę T dodatnią. Zauważmy, że stosunek tego odcinka do tego odcinka to jest AT dzielone przez CT, po skróceniu przez T dostaniemy A dzielone przez C, czyli dokładnie to, co trzeba. Zapiszmy tylko, że T jest pewną dodatnią liczbą. Myślimy o tym jak o pewnym współczynniku proporcjonalności. To teraz po prostu zapiszmy wzór kosinusów, może najpierw dla tego górnego trójkąta. Mamy tak, AT do kwadratu, czyli A kwadrat T do kwadratu jest równe A kwadrat plus X kwadrat minus 2ax pomnożone przez kosinus kąta beta 2. Analogicznie dla tego niższego trójkąta dostaniemy ct w nawiasie do kwadratu, czyli c do kwadratu t do kwadratu równe c do kwadratu plus x do kwadratu minus 2 razy cx razy kosinus kąta beta 2. I teraz uwaga, co możemy z tym zrobić? Jeśli wpadniemy na pomysł podzielenia dwóch stron lewych i dwóch stron prawych, to jest właściwa droga. Zaraz zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. Po pierwsze, tutaj po skróceniu przez t do kwadratu dostaniemy a do kwadratu dzielone przez c do kwadratu, no a prawe strony, tutaj nic nie można poskracać oczywiście, po prostu przepiszmy. Spójrzmy teraz na to dosyć
trudne, z pozoru skomplikowane równanie pod kątem naszego celu. My mamy wyłuskać stąd x-a i wyrazić go przez a, c i kosinus. Tutaj są wszystkie literki. Tylko niepokoi ten x w pierwszej potędze obok x-a w drugiej potędze, bo to pachnie jakąś deltą, równaniem kwadratowym. To byłaby mała katastrofa. No ale zobaczmy, co się stanie, jak my to tak popularnie wymnożymy na krzyż. Czyli pomnożmy przez c kwadrat i przez ten mianownik. To daje a kwadrat razy c do kwadratu, następnie dodać a kwadrat razy x do kwadratu i minus 2 razy c razy a do kwadratu razy x razy kosinus kąta beta 2. Pomnożyłem to przez to. Teraz c do kwadratu przez licznik prawej strony, co daje? A do kwadratu razy c do kwadratu, no i tutaj mała radość, bo jest redukcja. Następnie c do kwadratu razy x do kwadratu. I na koniec minus 2ac do kwadratu razy x razy kosinus kąta beta 2. I zauważmy, że pozostały nam jedynie 4 składniki, każdy ma x-a. I to x-a dodatniego, więc nie będzie żadnej delty, bo my to grzecznie dzielimy przez x-a. I od razu może uporządkujmy, bo miejsca nie mamy za dużo. Po lewej stronie będzie a do kwadratu razy x minus c do kwadratu razy x. No to wyłączmy x-a za nawias i dostaniemy w nawiasie a do kwadratu minus c do kwadratu. Może ja tutaj będę ścieśniał nieco. A do kwadratu minus c do kwadratu razy x, tak? A resztę już bez tego x-a po prawej stronie, czyli to jest równe i tak. Tu będzie plus, jak przerzucimy, czyli 2, może a kwadrat jednak c razy kosinus beta 2 minus to coś, czyli 2ac do kwadratu razy, nie zapędźmy się z tym x-em, kosinus beta 2. Tutaj mógłbym wyłączyć przed nawias dwójkę a, c i kosinus, to może kosinus za nawias, a w nawiasie pozostanie a minus c. Czyli mam tak, 2ac, w nawiasie jest a minus c, za nawiasem kosinus beta 2. To jest równe temu, tu jest a minus c i tutaj też jest a minus c, bo przecież mamy wzór skróconego mnożenia. A minus c pomnożone przez a plus c razy x jest równe i to 2ac. No już znajomo to wszystko zaczyna wyglądać, tylko jeszcze to a minus c nas tutaj troszeczkę martwi, bo tego nie ma w tym wzorze, razy kosinus beta 2. Widać, że jesteśmy już bardzo blisko naszego wzoru. Gdyby tak to znikło, to wystarczy podzielić przez a plus c i dostaniemy x-a właśnie takiego. Mamy wzór. No ale niestety to a minus c jest i nie zniknie, dopóki nie podzielimy obu stron przez a minus c. Sęk w tym, że a minus c może być równe 0, więc tutaj należy rozpatrzyć dwa przypadki. Niestety. Na początek zakładamy oczywiście, że możemy podzielić, czyli że a jest różne od c, więc to jest wtedy różne od 0, więc możemy podzielić obie strony powyższego równania przez różne od 0 a minus c. W efekcie to my dostaniemy równanie a plus c razy x równe 2ac razy kosinus kąta beta 2. No i tutaj po podzieleniu przez a plus c dostaniemy to, co trzeba, czyli x jest równy 2ac razy kosinus kąta beta 2, co dzielimy przez a plus c. No pięknie, ale jeszcze został przypadek drugi. Niestety do zbadania, bo to się wszystko sypie, gdy trójkąt jest równoramienny. No i teraz właśnie taki przypadek. Gdy a jest równe c, to wówczas tutaj mamy kąt prosty, to się prostuje. A skoro mamy kąt prosty, to ten trójkąt tutaj na górze to jest trójkąt prostokątny, w którym x do a, zapiszmy to, x do a to będzie po prostu kosinus kąta beta 2. I to jest to samo, co tutaj w dolnym trójkącie x do c. Przypomnę, tutaj są kąty proste wtedy. Czyli mamy x do c. To by
Czy to daje taki wzór? No zobaczmy, co dostaniemy. To by oznaczało, że x jest równe albo a razy kosinus, albo c razy kosinus. No może przejdźmy na a razy kosinus kąta beta 2. No i teraz sprawdźmy, czy to przypadkiem się do tego właśnie nie uprości, jeśli a jest równe c. Mamy zatem, przepiszmy to coś, do czego dążymy. 2ac kosinus razy kosinus kąta beta 2 dzielone przez a plus c. No i teraz przechodzimy na a. Tu jest a i tu jest a, czyli dostaniemy 2a kwadrat razy kosinus kąta beta 2, a na dole dostaniemy a plus a, czyli 2a. No i pięknie, skracamy przez 2, skracamy przez a, tutaj dostaniemy jedynkę, a na górze wyszło, zostało a razy kosinus kąta beta 2 i to się zgadza i to kończy dowód. Mamy niestety tutaj na końcu rozdwojenie tego dowodu, co też stanowi tutaj barierę i pewien kłopot, także zdecydowanie polecam dwa pierwsze rozwiązania. I już tak absolutnie na koniec, w małym dodatku, chciałem porównać to zadanie z pewną pigułką, którą rozwiązałem jakiś czas temu, bo ta pigułka to przecież jest przypadek szczególny tego zadania. Widać, że trójkąt może być rozwartokątny, to znaczy kąt beta, tutaj akurat w tej pigułce, on jest przy wierzchołku C, więc kąt beta może być rozwarty. Wówczas kąt beta drugich to będzie 60 stopni, no i przecież kosinus 60 stopni to jest 1 druga, więc pomnożone przez to 2 na początku iloczynu daje jedynkę i pozostaje a razy c dzielone przez a plus c. To w wersji pigułki daje właśnie takie wyrażenie. Zachęcam do przeanalizowania rozwiązania zadania z pigułki.